Przyjęliśmy się całą gwiazdką na poprawkę dla księcia, no to przyszło do pilnować, żeby ksiądz wstydu nie przyjął. A ksiądz pamięta, jak ksiądz zdawał na kartę rowerową? To było dawno temu. Tak się księdzu sutanna w sprychy wkręciła, że tylko korolanka na szyi została. Ale zabijam frekwencję, jak się strzeliła. Nawet Jehowi przyszli. Oj, przepraszam. I rozumiem, że pan ksiądz będzie z panią Krystyną zdawał, tak? A z kim ma zdawać, jak nie ze mną? I co ty tak na mnie napierasz? Ci mówię, nie idź tam, nie parady mnie, chodź, parady mnie, nie parady mnie, nie parady mnie. O matko, co ty w tym nosie chodzisz? Jezusie, drogi. Kuczyński, w jednej krótce, jak to ma nie czasem. Egzaminatorem? Jak ja sobie przypomnę, jak mnie mój egzaminował, to aż mi czerwień na pysku wchodzi. No pewnie dawno temu było, nie? No, przedwczoraj. Tak, może przejdźmy do egzaminu. Ja najpierw pytania numeralistyczne, ja tu mam parę kopert z pytaniami, proszę wylosować jedną. Jak znam księdza, to wszystkie weźmie. Ja tutaj jestem maszyna sprawdzająca, rozumiąca, ja tutaj wszystko widzę, ja tutaj przy oczach, ja to muszę wszystko dopilnować, żeby tutaj było z każdej strony. Aha, ho, no raz tu się pali, no to lizać nie będę. Po co pan to znajdę? Pani Krystyna, bo okazuje się, ja w tej sytuacji, to ja z tej odległości nie widzę najlepiej. Proszę, kiedy mogę zacząć czytać? Myślę, że jeszcze chwila, bo chyba mi jeszcze i raz, dwa, trzy, oj, się nie powiodło. Na trzy i na cztery. Uuuu! Dobrze, to pytanie pierwsze mam do pana księdza. Proszę wskazać kierunkowskaz. Oj, ja już poległeś. Krystyna. No ten pierdolnik z boku, co go nikt nie używa! Pan nie może podpowiadać. Jak nie mogę podpowiadać? Przecież w piśmie jest jasno napisane. Głodnych nakarmić, spragnionych napoić, księdza zmotoryzować. Krystyno, więźniu podwiedzić. O! Dobrze, że ksiądz przypomniał. Do starego muszę pójść. To mąż w więzieniu? Ja nie wiem, mojemu staremu ostatnio coś na łeb strzeliło. Wysłałam go do kiosku, bo fajnie, to ten Primoja se chciał kupić. Taki towar w domu stygnie! Ale będziemy rozebraliśmy. A więc może
się z jedzenia, z picia i z kościoła. Wiemy już, że jedzenia i picia nie będzie. Ale kościół będzie. No oczywiście, że będzie. Mszę mamy zamówioną u ojców redemptoryzm. U czego? Cieszę nasza babcia. Czy? Jak tam mówisz? U tych ojców kuźwa transformersów. Redemptorystów tak to. To jest normalny kościół, ciebie tak. Oczywiście, że tak. Tato, to ja kojarzę, jak kiedyś w chałupach byłem na plaży redemptorystów. Ja nie wiem.